Konkurs organizowany jest od 20 lat. W tym roku trwał 2 dni. We wtorek 9 maja do późnych godzin wieczornych trwały przesłuchania konkursowe, a następnego dnia odbył się finał i ogłoszenie wyników. Wydarzenie miało miejsce w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 300 uczestników, w tym soliści, duety oraz zespoły. Tak wysokiego poziomu nie było. Przecudowna młodzież, przecudowne dzieciaki. No cóż chcieć więcej, no, oby więcej takich konkursów, więcej takiej młodzieży. Ciężko było, ale taka satysfakcjonujące zmęczenie, radość. Uczestnicy mogli się zgłaszać do konkursu w 5 kategoriach. W każdej przyznawane były podwójne miejsca. Zwycięzcy otrzymali statuetki, a każdy uczestnik konkursu dostał dyplom. Została także wręczona nagroda Grand Prix. W tym roku zdobył ją Mariusz Kita z WTZ Wiedlance. Od ubiegłego roku przyznajemy Grand Prix konkursu. To jest konkurs wyjątkowy, magiczny. Tu każdy może realizować marzenia. Staramy się, przyznając Grand Prix, docenić talent muzyczny i wieloletnią współpracę z uczestnikami. Wydarzenie odbyło się pod patronatem mazowieckiej kurator oświaty Aurelii Michałowskiej oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Przepiękne piosenki, duża wrażliwość młodych artystów. Tak jak pani powiedziała, integracja dzieciaczków nie w pełni sprawnych, ale z tymi sprawnymi. I to zawsze budzi uśmiech na twarzy, kiedy widać radość właśnie i dużą wrażliwość artystyczną tych młodych artystów, którzy tak pięknie potrafią wyrazić swoje uczucia poprzez śpiew. Głównymi celami konkursu było m.in. propagowanie dobrze pojmowanej kultury muzycznej, integracja z osobami niepełnosprawnymi, a także promowanie pozytywnych zachowań i rozwijanie wrażliwości muzycznej.